Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam dwie azjatyckie propozycje ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy prezentowany pojazd jest produkcji koreańskiej. Jest to Hyundai Tucson z rocznika 2018 roku, czyli ostatni model przedliftowy. W 2019 przyszedł już lekki lift przodu. Jest to dwulitrowa jednostka o mocy 163 koni, co jest nietypowe jak na nasz rynek europejski. W Stanach Zjednoczonych występowały właśnie w takim silniku dwulitrowym GDI. Tutaj mamy napęd tylko i wyłącznie na przednią oś, nie jest 4x4, ale jest w bardzo wysokim wyposażeniu, które za chwilę Wam przedstawimy. Samochód budżetowo mieści się w okolicach nawet od 50 po 60 parę tysięcy, w zależności od wyposażenia oraz oczywiście rocznika i przebiegu. Można go naprawdę w bardzo dobrych cenach nabyć ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak widać, różnice na pierwszy rzut oka, standardowo obrysówka ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj akurat w tym wypadku mamy już przerobiony zderzak. W Stanach Zjednoczonych ten zderzak się troszeczkę różni. Mamy LEDa złączonego z halogenem. Nie tak jak tutaj mamy podzielone osobno LED oraz halogen. W tym wypadku trzeba było kupić po prostu cały osprzęt do zderzaka, aby prezentował się tak jak w tym momencie, czyli tak jak w wersji europejskiej. Uderzenie zostało skierowane na prawy przedni róg, czyli został wymieniony zderzak. Lampa na szczęście została odratowana, nawet nie były połamane w niej zaczepy, błotnik był wymieniany. Dodatkowo zostało wymienione całe koło wraz z MacPhersonem tutaj. Nie był aż tak bardzo zniszczony, ale niestety geometria tutaj nie wychodziła, nie chcieliśmy naciągać akurat takich elementów. Lepiej wymienić ten element niż robić, można powiedzieć, go w taki nienależyty sposób. Tu akurat jest bardzo ważne, żeby to wszystko było zwymiarowane jak należy. Zostały także ścianowane przednie drzwi. Tutaj do tego, aby bardzo ładne było przejście kolorystyczne, które no nie jest w tym momencie już zauważalne. Poza tym, przechodząc do tyłu, przyciemniane szyby. Tak jak widzimy, samochód stoi na 17-calowych alufelgach oryginalnych. Dodatkowo dołożone są tutaj relingi dachowe. Jeśli chodzi o lampy tylnie w Hyundai Tucsonie, są one od razu pomarańczowe, czyli nie wymagana jest przeróbka lamp, nie trzeba nic kodować, więc to jest, można powiedzieć, około 1000 zł oszczędności w porównaniu do samochodu, w którym trzeba przerobić takie lampy. Przeciwmgielne są tutaj dwie opcje. Albo dajemy tutaj paseczek LED-owy, albo tutaj w to miejsce wrzucamy czerwoną LED-ową żarówkę, żeby po prostu świeciła mocno na czerwono. Są dwie opcje. U nas w Europie bardziej spotykana jest, że jest tutaj wymienione. Zależy kwestia, można powiedzieć, przeróbki, jak klient sobie życzy. Tak jak wspomniałem na samym początku, samochód jest produkcji 2018 roku, lecz w tym wypadku już mamy przebieg 80 tysięcy, co jest zazwyczaj dziwne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Samochody mają zawsze tam niskie przebiegi, poniżej oczywiście 100 tysięcy to i tak jest bardzo niski przebieg, ale jako na rocznik 2018 zazwyczaj spotykamy się z przebiegami około 20-30 tysięcy. No ale tutaj wiadomo, cena zagrała rolę, przez co można było w wiele lepszym wyposażeniu oraz roczniku kupić samochód ze Stanów Zjednoczonych troszeczkę wyższym przebiegiem. Mamy tutaj skórzane fotele, standardowo podgrzewane, full elektryka jest na nie. Nie mamy tutaj akurat w nich pamięci. Lusterka, szyby, wszystko jest elektryczne. Mamy czujniki martwego pola, wielofunkcyjna kierownica, oczywiście automatyczna skrzynia biegów, dotykowy ekran z systemem Infinity Car Audio na całym samochodzie, lusterko z funkcjami otwierania bramy, trzy opcje, powiedzono fotochromatyczne, więc można powiedzieć, na takim pełniejszym wyposażeniu jest ten pojazd. Nie mamy tutaj akurat szyberdachu, co w niektórych wersjach jest dość spotykane, w tej akurat nie znaleźliśmy. Hyundai Tucson jest dobrą alternatywą dla osób, które skupiają się tylko i wyłącznie przykładowo na Fordzie Kuga. Jest w podobnych, można powiedzieć, kosztach idzie ściągnąć taki pojazd. Wychodzą na gotowo w okolicach 50-60 tysięcy złotych, w zależności od wyposażeń i roczników. Tutaj ten silnik dwulitrowy jest bardzo dobrym silnikiem, z tego co już mi wiadomo, pod zagazowanie. Sporo klientów, którzy kupują akurat ten pojazd, od razu montują tutaj instalację gazową. My akurat nie zajmujemy się instalacją gazową,
ale tam zawsze jak coś mamy do polecenia, jakieś firmy, które to robią. Samochód już jest praktycznie do wydania dla klienta. Czekamy tylko i wyłącznie na kompresor, który przy jeździe testowej już po złożeniu całego samochodu wyszedł, że jest uszkodzony. Wydając klientowi samochód, chcemy, aby był w 100% sprawny, dlatego zawsze robimy jazdy testowe tymi samochodami tutaj w okolicy, żeby troszeczkę rozjeździć ten pojazd, tak samo dotrzeć troszeczkę hamulce, żeby nie biły przy hamowaniu. Zazwyczaj te hamulce są zasiedziane po tych kilku miesiącach, można powiedzieć, kiedy samochód stał, więc to jest raczej standardowa rzecz. Staramy się, aby nie wymieniać od razu, jak te tarcze są w miarę nowe, dojeździć po prostu tyle, ile się da, następnie wymienić już na nowe. Oczywiście jest to kwestia klienta. Tak jak mówię, no tutaj staramy się po prostu je troszeczkę dotrzeć. W poprzednich samochodach nie pokazywaliśmy nigdy tylnej kanapy. Tutaj akurat możemy pokazać, bo ten samochód kupowany przez klientów, zazwyczaj są to klienci, którzy mają rodzinę, jest to większy samochód. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca z tyłu, fotel przedni jest przesunięty praktycznie na maksa w tył, gdyż siedziałem wcześniej, nagrywałem, to chciałem troszeczkę mieć więcej komfortu, nie przesunąłem go teraz z powrotem, ale w dalszym ciągu z tyłu jest dość dużo miejsca na kolana. Ja mam 1,80 m, nie jestem jakimś wielkoludem, no ale powiedzmy, że dla mnie jest tutaj wystarczająco miejsca. Dalej mamy tutaj zapięcia na fotelik, więc standardowo jeśli chodzi o samochody typu SUV, jest to samochód, który jest przystosowany dla rodziny, żeby bezpiecznie jeździć, więc tutaj wszystkie aspekty bezpieczeństwa są zachowane. Standardowo poduszki, to tutaj mamy kurtyny, fotel. Dodatkowo jeszcze z tyłu widzę poduszki są, więc praktycznie tyle, ile się dało tutaj dać poduszek, to jest. W amerykańskich samochodach bardzo często też spotykamy się z kolanowymi poduszkami i kierowcy, i pasażera. U nas w Europie nie występują aż tak często, jest to kwestia, można powiedzieć, nie wymogów, ale raczej standardów amerykańskich, więc dają, można powiedzieć, taką poduszkę raczej częściej niż na rynek europejski. Dalej przejdziemy, pokażemy Wam bagażnik, mniej więcej jaki jest wielkościowo, ponieważ sporo klientów, którzy przyjeżdżają, no, nie mieli okazji, żeby zobaczyć ten samochód czasami na żywo, więc chcemy po prostu pokazać, jak to wszystko wygląda. W bagażniku mamy zainstalowaną kamerę cofania, tutaj akurat nie mamy czujników. W Stanach Zjednoczonych raczej zawsze na standardzie są te kamerki. Czujniki niestety nie występują zawsze, akurat w tym przypadku ich nie ma. Klapa jest otwierana ręcznie, nie jest także automatyczna, co tutaj standardowo jest przycisk. Można to dość łatwo przerobić, szczerze powiedziawszy, przy czym trzeba troszeczkę przekodować samochód. Tak jak widać, jest dość pojemny bagażnik, przy czym składają się na płasko tylne kanapy, co robi nam naprawdę bardzo dużą przestrzeń. W tym egzemplarzu widzimy, jakaś jest dodatkowa mata, którą wcześniej musiał zakupić sobie właściciel. Nie zawsze znajdujemy takie jakieś ekstra dodatki w tych samochodach, raczej są to standardowe rzeczy. Nie ma tutaj rolety, co nie jest niczym dziwnym w Stanach Zjednoczonych. Bardzo rzadko są montowane rolety w samochodach, nie są one na standardowym wyposażeniu, więc wielu klientów zawsze się nas pyta, czy była w tym samochodzie roleta, czy nie. Zazwyczaj później dokupujemy po prostu, ale tak jak mówię, nie znajdują one się zawsze na standardowo, więc tutaj brać pod uwagę, że trzeba będzie sobie dokupić taką roletę. U nas tutaj w Europie raczej wszyscy z niej korzystamy, dlatego przydaje się. Standardowo, no już tutaj mamy akurat koło zamienne, nie jest to na kompresorze, więc myślę, że to taka troszeczkę lepsza opcja. Wszystkie lewarki są, więc to też nas cieszy. Czasami zdarzały się samochody, które nie miały tego, ale to zazwyczaj w takim wypadku, gdy samochód, który był uszkodzony, zostało mu wymienione koło na poboczu, ktoś po prostu nie wrzucił później jakiegoś lewarka czegoś do samochodu i ten samochód już nie wrócił do nas z tym na miejsce. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim egzemplarzem lub podobnym, zapraszamy do kontaktu. Na pewno znajdziemy dokładnie taki pojazd, który zadowoli w 100% klienta. Kolejnym pojazdem jest już produkcji chińskiej Volvo XC60, rocznik 2018 z silnikiem 2-litrowym T6, czyli z mocniejszą wersją o mocy 320 koni, z napędem na 4 koła. Samochód jest praktycznie na pełnym wyposażeniu. 19-calowe felgi, skórzane fotele oraz wiele innych rzeczy, które za chwilkę Wam przedstawimy. Na początku przejdźmy do uszkodzenia, ponieważ samochód przyjechał do nas niedawno, więc jeszcze nie są wymienione elementy w nim. Prawdopodobnie uderzył w jakiś słupek mniejszy.
wymieniona będzie maska, błotnik oraz szyba. Szczerze powiedziawszy, trzy elementy. Kupiliśmy maskę oraz błotnik w kolor. Niestety, tak czy siak, będzie trzeba je troszeczkę przelakierować, ponieważ są porysowane. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważyliśmy w pojeździe, gdy do nas przyjechał, są to zabezpieczające folie na przednim zderzaku, masce, błotnikach, czy nawet lusterkach, co bardzo dobrze wpływa na eksploatację takiego pojazdu, ponieważ nie jest poobijany od kamieni z przodu. Często takie elementy niestety później trzeba lakierować, żeby całościowo to wszystko wyglądało należycie, ponieważ przykładowo jakby był cały zderzak poobijany z kamieni, lakierowalibyśmy błotnik i maskę, no to szkoda by było jednak zostawić taki element, można powiedzieć, nieładny już. Poza widocznym uszkodzeniem samochód jest w bardzo dobrej kondycji, nie ma nic więcej tutaj do naprawy. Wymienimy tylko i wyłącznie oleje, dorabiamy kluczyk w tym pojeździe, ponieważ był tylko i wyłącznie pilot serwisowy. Dodatkowo będziemy chcieli tutaj przerobić języki na polski oraz wgrać mapy. Czekamy na informacje od osoby, która się tym zajmuje, czy jest w stanie nam to zrobić, ewentualnie zadzwonimy do kolejnej firmy, ale w poprzednich, w podobnych modelach już robiliśmy, więc myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Lampy w tym pojeździe muszą zostać zmienione, aby barwa kierunkowskaza była pomarańczowa, w tym akurat wypadku jest czerwona. Są dwie opcje, albo przeróbka, koszty w zależności od modeli, ale szacują się w okolicach 600 zł. W tym wypadku, z tego co wiem, lampy są raczej tańsze, w okolicach gdzieś 400 zł. Sztuka razem daje nam to koszt 800 zł, ale powiedzmy, że będzie to oryginalna lampa niecięta, więc w tym wypadku raczej pójdziemy tutaj w wymianę tylko i wyłącznie lampy. Z tyłu mamy w zderzaku czujniki, dodatkowo kamera standardowo, jeśli chodzi o rynek amerykański. Klapa jest otwierana tutaj automatycznie. W środku jeszcze znajdują się plastiki, które były w pojeździe, takie jak podszybie, wycieraczki. To wszystko akurat fajnie można znaleźć, ponieważ takie małe szczegóły w samochodzie często robią kwoty, które można poświęcić naprawdę na inne cele, dlatego tutaj jesteśmy zadowoleni. Samochód ten też posiada bezdotykowe otwieranie klapy, co się przydaje przy wnoszeniu jakichś cięższych rzeczy, jeśli mamy dwie ręce zajęte, więc jeśli chodzi o tylną część pojazdu, posiada maksymalne wyposażenie, nie ma tu już jakichś ekstra dodatków. Wiadomo, już później airline to tylko i wyłącznie różni się dyfuzor i inne dokładki, ale jeśli chodzi o elementy elektroniczne, jest tutaj wszystko. Możemy iść dalej, pokażemy co mamy w środku w tym pojeździe. Samochód posiada lekko kubełkowe fotele skórzane z pełną elektryką oraz z pamięcią foteli. Standardowo posiada wirtualny kokpit tutaj, więc nie ma żadnego problemu, że zmieniając język w samym panelu środkowym zmieni go tutaj od razu na kokpicie. W niektórych pojazdach typu Ford Edge trzeba dodatkowo kodować i mieć program, aby zmienić język na liczniku. Bezproblemowo zmienia się go w radiu. Z licznikiem już jest troszeczkę większy problem. Akurat w tym przypadku jest wszystko, można powiedzieć, połączone, więc bez żadnych problemów to powinno zostać przekodowane. Tak jak widać, przednia kamera nam tutaj wisi, ponieważ szyba jest cała ściągnięta z tego pojazdu. Taki akurat przyjechał do nas, więc tak czy siak bardzo dobrze, że tutaj to zostało, bo nie są to akurat tanie elementy. Więc dobrze, że zostaje to w samochodzie, niż gdzieś przez ubezpieczalnię zostaje to wyrzucone, co czasami się zdarza. Jeśli nie widać czegoś na aukcji, no to nie ma co liczyć, że to będzie w środku, ale nieraz się zdarzało, że były samochody, w których na aukcji były porozbierane, a okazało się, że przyjechał pełen części, co daje nam bardzo dużą oszczędność, jeśli chodzi o naprawę. Samochody takiej klasy to już jest cena dobrze powyżej 100 tysięcy złotych. Wiadomo, one są i tak tańsze niż z naszego rynku, ponieważ idzie je wylicytować czasem w naprawdę niskich kwotach. Ustalamy sobie budżet z klientem, którego się trzymamy i licytujemy do takich kwot, żeby nie przekroczyć tego, co sobie ustaliliśmy. Samochód też, tak jak widać, jest cały brudny. Zazwyczaj te samochody przyjeżdżają, można powiedzieć, w takim gorszym stanie.
Często przy rozładunkach, załadunkach ktoś wsiada do niego, wysiada, bierze kluczyki, żeby je przełożyć, dlatego ten brud się tutaj zbiera. Na szczęście jest to tylko i wyłącznie kwestia wyczyszczenia dokładnego samochodu i wraca nam do stanu jak poprzednio. W wyniku rozbicia szyby mamy tutaj jeszcze dwa, można powiedzieć, mniejsze uszkodzenia. Jest to kierownica, którą troszeczkę poharatało, dlatego można ją oddać do firmy, która zajmuje się obszywaniem kierownic czy jakichś innych elementów w pojazdach. Tak samo tutaj są malutkie ryski. Na szczęście cały kokpit, deska kokpitu nie jest porysowana, co akurat jest bardzo dużym plusem w tym samochodzie. W Stanach Zjednoczonych znajdziemy także modele Volvo, takie jak XC90, S60, nie znajdziemy akurat V60 czy V90. Standardowo są to sedany, bardzo rzadko w Stanach Zjednoczonych znajdują się samochody typu kombi. Akurat ten model już jest to SUV klasy premium, czyli mamy na bardzo dobrym wyposażeniu. Oczywiście idzie za tym wyższa cena, ale kupując samochody droższe, mamy troszeczkę większą różnicę cenową w stosunku do europejskiego rynku. Czym wyższa cena, ta robi się różnica coraz wyższa. Wiadomo, tutaj każdy samochód stosunkowo jest tańszy. Oczywiście trzeba to ustalić wcześniej przed licytacją. Trzeba licytować do takich cen pojazdy, aby one wychodziły finalnie w dobrych cenach. Oczywiście można licytować wyżej, no ale czy to jest sens, czekając na taki samochód około 2 miesięcy? Według nas nie, dlatego szukamy dla klientów jak najlepszych okazji. Czasami licytujemy nawet około 2 tygodni różne pojazdy, tak aby klient był zadowolony z każdego aspektu importu. Dlatego zapraszamy do kontaktu, jeśli ktoś poszukuje Volvo i chciałby go kupić naprawdę w okazyjnej cenie. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i odwiedzenia naszych portali społecznościowych. Cześć!